Tomek Piórkowski, Szkółka MX. Słuchajcie, Scott Podium Pro 450. Scott 450 Podium Pro. Gogle Scott Prospect w mega turbo w zielonym kolorze i te ciuchy. Gogle. Jest to produkt nam wszemi dobrze znany. Produkt, którego nie trzeba właściwie promować, reklamować. Jedynie co można o nim powiedzieć, to to, że wychodzą nowe kolory, są dopracowane technicznie, jeśli chodzi o materiał, i to, że są cały czas wspaniałe. Jedne z najlepszych gogli na świecie, ale do nich za chwilę dojdziemy. A to Scott 450 Podium Pro albo Scott Podium Pro 450, jak kto woli. Mamy coś zupełnie, zupełnie nowego. Absolutnie nowość. Inne materiały w najwyższym modelu przeznaczone dla tak zwanych prosów. Jeśli chcesz być pro, kupujesz te ciuchy. Wiem, bo jeden komplet rozpakowywałem przy kimś, jak one wyglądają, ale tutaj specjalnie zostanę z wami, rozpakowując te ciuchy, w których dzisiaj będę jeździł. Przejdę do rękawiczek, słuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Od razu tutaj do was podejdę. Słuchajcie, rękawiczki mega cienkie. Mega cienkie. Zwróćcie uwagę na to, co w Scocie zawsze podkreślam. Ilość naddatku tego materiału na szwie. Gumka na palcu wskazującym i serdecznym. Taśma, która trzyma nadgarstek. A oprócz tego przewiewny materiał. To jest guma taka estetyczna, która nawet fajnie wygląda. Tutaj mamy, odkładamy rękawice. Śmieci sobie do kieszeni, żeby nie śmiecić u siebie. Słuchajcie, koszula. Od razu o koszuli mogę wam powiedzieć. Mega turbo cienka. Mega elastyczna. Nawet widać. Przewiewna. W fantastycznych kolorach. Czarno-fioletowe. Mnie to urzekło. Mnie się to podoba. Nie rozpisuję się na temat materiałów, nie będę mówił wam na temat tego wszystkiego. Powiem tylko tyle, że zobaczcie, dziurkowana, wentylowana, także generalnie wydaje mi się, że ciepła jesień, na pewno wszystkie całe okresy letnie, gdzie jest ciepło. Wiosna, no to... To są te ciuchy. Co mi się w nich podoba, to to, że na 100% jak zmokną podczas deszczu, czy podczas szybkiego prania, czy gdzie się przepocimy, odwieszamy i one przesychają. To jest bardzo dużo. Słuchajcie, spodnie, które jeśli są takie same jak koszula, to jest bomba. A są, bo są lekkie, cienkie. Słuchajcie, kojarzycie ten pasek z tyłu czasami w niektórych spodniach, które kosztują po 1100 zł, one są przekombinowane. No właśnie, tutaj Scott, tak, Scott zrobił, to jest jeden wielki pasek neoprenu plus ten elastyczny ściągacz. To wszystko jest elastyczne, także
Osoby, które są takie, będą się dobrze czuły, osoby, które są takie, też będą się dobrze czuły. Jako nowość, nie wiem jak to się będzie sprawdzało, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że wszystko co proste, jest długowieczne. Nigdy nie miałem problemu z zamkami, z zapięciami, z kotatymi, tymi paseczkami, a tutaj proszę bardzo, zrobili coś takiego, gdzie wkładasz, wyciągasz. Mam nadzieję, że to będzie działało, że to będzie... Spodnie są elastyczne, spodnie są bardzo cienkie, bardzo cienkie. Co może naprawdę pozytywnie oddziaływać na zawodnika, który jeździ i się ściga i się poci. Także za chwileczkę wsiadam, przebieram się i dalej opowiadam. Słuchajcie, bardzo ważna informacja, przyjrzyjcie się, tutaj spodnie są szyte podwójnym szwem. Tu też jest podwójny szew, tu też jest podwójny szew. Wykończenia lamówki są i przeszycia te delikatne, które nie mają w ogóle żadnego wpływu, są na pojedynczy szew. Ale to, co jest naprawdę bardzo ciekawe, to to, że spodnie od środka są dodatkowo zabezpieczone, klejone są taśmą. Słuchajcie, to zobaczcie, suwak zabezpieczony. Wszystkie rzeczy w środku spodni są klejone. Celowo tak Wam pokazuję, żebyście mieli tego pełną świadomość. Poczekajcie sekundę, może przybliżę. O, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Naprawdę top, naprawdę top. Słuchajcie, druga rzecz. Ten pasek z kota z tyłu, neoprenowy. Oczywiście nie można tego nie zauważyć. Jest, słuchajcie, powleczony wewnątrz trzema paskami silikonu, żeby to się nie ześlizgiwało. Petarda. Słuchajcie, Podium Pro Scotta. To, co powiedziałem na początku, że są cienkie, że nadają się na pory roku, ciepła wiosna, ciepła jesień, oczywiście pory letnie. Trochę byłem w błędzie, ponieważ mamy w tej chwili około 11 stopni, pogoda jest taka średnia, dosyć mokro, mnie jest naprawdę ciepło. Mam na sobie jakąś koszulkę termiczną i tutaj cienkie i rewelacja. Rękawiczki trzymają, trzymają. Spodnie, wyglądam w nich jak fit baleron, ale są naprawdę, nie krępują żadnych ruchów. Mało tego, to zapięcie, o którym wcześniej Wam mówiłem, że takie dziwne, że to, no co jest... Moim zdaniem petarda. Dlaczego? Dlatego, że czasami osoby, które mają więcej ciałka, czują ten plastik, to plastikowe zapięcie, które im się wbija. No tutaj nie ma czegoś takiego. Po prostu nie ma. Spodnie idealnie się układają do ciała. No tutaj wiadomo, ta skórka już jest omawiana wielokrotnie. Spodzień bardzo elastyczny. Koszulka przewiewna, rękawiczki też. No nic, tylko słuchajcie, no, szczerze rekomenduję. Scott Podium Pro. Bardzo dobre ciuchy. Tomek Piórkowski, Szkółka MX.